To nie jest tak, że nie wiem, sprzedam wam całą tajemną wiedzę, która wcale nie jest tajemna, bo za mało jest czasu na to. Ale chciałbym opowiedzieć wam no właśnie o podstawach. Zachęcić was do oglądania kosmetycznie receptur. Bo nie jest to żaden rocket science. Oczywiście piwo jest sprawą bardzo złożoną i można by tutaj naprawdę godzinami o nim opowiadać. Natomiast ułożenie takiej bazowej, prostej receptury nie jest trudne. I zdziwiająco dużo ludzi waży na ekstraktach, na gotowych zestawach surowców. Nie wiem, czy brakuje im odwagi, czy wiary w siebie, żeby ułożyć receptury. Ja jestem albo odważny, albo głupi, albo szalony, bo w zasadzie od początku mojej biwackiej przygody, a trwa już ponad 5 lat, w zasadzie od początku receptury układałem sam. Oczywiście, gorsze, lepsze, niektóre trzeba było wielokrotnie powtórzyć, żeby doszlifować, osiągnąć jakiś efekt. Jeszcze kończąc ten drugi wstęp, o czym dzisiaj powiem? O surowcach, o procesie bardzo w skrócie, o narzędziach. I na koniec pokażę wam dwa przykłady dwóch ostatnio ułożonych przeze mnie receptur. To trochę banał, powtarzamy wielokrotnie, że jeżeli ktoś potrafi gotować zupę, to potrafi zrobić też piwo. Niestety nic nie potrafię wymyślić. No tak jest. Jeżeli ktoś lubi gotować i potrafi to robić, to potrafi też wymyślić i zrobić piwo. Tak jak w zupie mamy, nie wiem, składniki bazowe, ziemniaki, cebula, marchewka i w zależności od tego, czego dodamy więcej, jak długo będziemy gotować, aż po to, jak będziemy zupę przechowywać, to tak już miniemy efekt. No i z piwem jest w zasadzie tak samo. Wrzucamy różne rzeczy, żeby osiągnąć jakiś wcześniej założony efekt. Najprawdopodobniej główny składnik piwa woda. Wydawałoby się, że woda jest neutralna. No i poza tym, że rzeczywiście piwo składa się głównie z wody, to jakby nie wpływa ona znacząco na smak piwa. I to jest błąd. Nie mam zbytnio czasu ani też możliwości domagania o wodzie długo, więc tylko kluczowe rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, skład wody może uwypuklać pewne cechy piwa, tak? Czyli woda siarczanowa będzie nam uwypuklać chmiel, woda bardziej korkowa, lub jest wodowa. Jeżeli chcemy, musimy mieć świadomość tego, tak? Czyli sprawdzić, jaką wodę mamy w kranie, bo zwykle na tej kranowej i ewentualnie mieć świadomość, już nie mówię o modyfikacji wody, bo to jest naprawdę temat na osobny wykład, zresztą Marcin Pinier zaraz po mnie będzie gdzieś na zamkniętym wykładzie, ale mogę opowiadać szczegółowo. Ale już pomijając celową modyfikację wody, to mieć świadomość, jaka jest woda, na której ważymy piwo i jak dobierać składniki, żeby na tej konkretnej wodzie zrobić piwo dobre. Ja na przykładu darzę Szczecinę na wodzie kranowej, jest troszkę bardziej siarczanowa niż korkowa. I mam świadomość, że pewnej edukacji mogę robić niezłe IPy. Natomiast pilsa albo jakiegoś złotowego, czy na przykład monachijskie ciemne, wychodzi takie sobie. I już musiałbym tam poingerować, żeby wykręcić naprawdę dobre. To może w skrócie tyle o wodzie, naprawdę, jeżeli chcecie wejść na ten najwyższy poziom piwowarstwa, to oczywiście musicie temat zgłębić. Na początek wystarczy mieć świadomość, że woda ma znaczenie. Słód. I znowu, o słodzie można by opowiadać długo i o rodzajach i tak dalej. Słód, oczywiście
jest składnikiem, który dostarcza czego? Cukru, surowca do fermentacji, który jest przerabiany na alkohol. Ale oprócz tego cukru fermentowalnego, maltozy, glukozy, to ze słowu uzyskujemy też ekstryny, czyli cukry niefermentowalne, które znowu wpływają na smak, na treściwość piwa, na jego pełnię. To jest istotna rzecz. Później powiem o zacieraniu i o tym, jak sterować zacieraniem, żeby uzyskać więcej cukrów fermentowanych, więcej niefermentowanych. Co jeszcze złożyć? Oczywiście, pracując piwo, musimy poczynić założenie, jaki ma mieć balin, jak ma być gęste, ciężkie to piwo. I oczywiście dostarczyć taką ilość słodu, tego podstawowego, żeby ten efekt uzyskać. To jest pierwsze. Oczywiście słup bazowy, jasny, pilzeński lub pale ale. I znowu, jeżeli chcemy zrobić piwo bardzo jasne, to raczej proponowałbym użyć słodu pilzeńskiego, który jest zwykle jaśniejszy. Jeżeli barwa nie ma takiego znaczenia, to proszę użyć pale ale, który ma mniej prekursorów DNS, to jest jakby bezpieczniejszy słodem. Kiedy mamy już ubrany ten słup podstawowy i jego ilość, w dalszych krokach musimy nadać piwu jakiś kierunek, tak? Jeżeli piwo ma być pełne, karmelowe, dodajmy słup karmelowy. Pamiętajmy, że nie możemy go chyba wyzumiału, ponieważ no, karmel generalnie w dużych ilościach jest ciężki, tlejsty, i piwo nie będzie smaczne. Karmele, słody karmelowe też mogą być jasne, jeżeli chcemy delikatny karmelowy efekt bez przyciemnienia koloru, użyjmy najjaśniejszych sposobów karmelowych. Jeżeli z kolei chcemy piwo przyciemnić, użyjmy słodu specialbilu, tych takich ciemnych. Pewne słody karmelowe wnoszą szczególne cechy do piwa. Słup biskuit wniesie nam takie posmaki ciasta szkołowe. Niektóre słody karmelowe właśnie wnoszą więcej, mniej karmelu. Słody takie nazwane do podstawowych, malwiński, wiedeński, znowu chlebowe, tostowe, delikatnie opiekane nuty. No i w końcu słody specjalne, słód zakwaszający, którym możemy obniżyć pH zacieru, ewentualnie wpłynąć delikatnie na wytrawność piwa, ale nie stosujmy go, żeby piwo zakwasić, bo efekt jest taki słodny. Słody specjalne dalej, menadoidynowy, menadoidyny, czyli to takie chlebowe, akcenty, które spotykamy w koźlakach, możemy uzyskać oczywiście tradycyjnie metodą dekokcji, ale też możemy użyć słodu melanoidynowego, który nam to jakby może załatwić. Słody specjalne dalej, wędzone. Różne rodzaje słodów wędzonych dadzą różne efekty. Słód wędzony dębem, pszeniczny, dedykowany do grudzisza, dadzą delikatną wędzonkę przypominającą ognisko. Słody wędzone główkiem, typowe dla rankomi, szynkowe, kiełbaszane, wędzone. Słód wędzony torfem, znowu spalone kable, izolację elektryczną. Takie wydawałoby się nieciekawe rzeczy, ale no, podejrzewam, że jest tutaj wśród Was co najmniej kilka osób, które smokują wersję panowską, uważa za znanego wszystkiego na świecie. Także no, jeżeli chcemy zrobić takie piwo, to oczywiście czego nie ma. Cóż jeszcze o słowach? Dobrze, może to tak pobierzmy. Dalej mamy surowce niesłodowane, które też dają ciekawe efekty. Owiec da nam oleistość, taką gładkość piwa.
no, spłynie dobrze, pozytywnie na pianę. Podobno oleiste żakowisie dodało też daje żyto. Żyto ponadto wnosi akcenty takie przyprawowe, pieprzowe. Pszenica jest wodowana, także ciekawy dodatek, który wpływa pozytywnie na pianę, pozwala troszkę jaśniej żywotki uzyskać. Jeżeli chodzi o kolor, to również ryż, no to są solowane. Oczywiście nie można pisać z widoczną, żeby wychować charakter, ale można uzyskać dzięki ryżowi piwo o bardzo, bardzo jasne, wybitnie jasnej barwy. Nie wiem, czy znacie Automata IPA. To jest właśnie ten efekt piwa bardzo jasnego z dodatkiem ryżu. Dalej, jeżeli chodzi jeszcze o fermentowalne rzeczy, to możemy dodawać cukier. Możemy i powinniśmy dodawać cukier, biały, stołowy cukier. Po pierwsze po to, żeby uzyskać większe odbiór fermentowania, czyli piwo wytrawniejsze, lżejsze w odbiorze. Jeżeli chcemy zrobić piwo dużego kalibru, które jednocześnie nie będzie, jeżeli nie ma to zaklejające, to biały cukier w ograniczonych ilościach naprawdę potrafi zdziałać smutno. Nie można przeżalić, no bo później się pojawiają jakieś tam mikrowe akcenty, które raczej byśmy nie chcieli, ale pół kilograma cukru naprawdę może pozytywnie wpłynąć na piwo. Cukry ciemne, trzcinowe, też to są ciekawe rzeczy, do piwa lekką karmelowość, owoce, zapach melasy, jeżeli chodzi o to. Cukier muskowato. Znowu cukry kamienizowane i syropy kamienizowane są nieodłączne, jeżeli chcemy zrobić dobrego belga, ponieważ cukier kamienizowany nosi takie specyficzne, rodzynkowe nuty karmelowe, ale też nieco inne od tych uzyskiwanych ze złotów. Także piwo bałtyckie, dobry dubel bez cukru kondycjonowanego się raczej nie będzie. To już trochę przeleciałem, idźmy dalej. Wracając do zupy, to kolejny składnik piwa chmiel. Chmiel, każdy kto się interesuje piwem, wie, że wnosi goryczki, nadal jak piwo goryczki. Oraz wnosi smak i aromat chmielowy. Różne raki, bo to może być w zależności od odmian żółowy, przyprawowy, kwiatkowy, ziemisty, trawiasty, ale też te mocne ostatnio cytrusy, owoce tropikalne, owoce. Owoce egzotyczne. Zaczynając od goryczki może, warto pamiętać, dyrektując piwo, warto pamiętać o jednej rzeczy, że goryczka to nie tylko suche IBU, ponieważ IBU to jest tylko wskazówka, to jest tylko liczba, a liczy się efekt końcowy, czyli odczucie tego IBU. Ponieważ 100 IBU w piwie lekkim będziemy smakować zupełnie inaczej niż 100 IBU w Imperial Stoucie. Więcej, 100 IBU uzyskane jednym rodzajem chmielu może dać zupełnie inny efekt niż 100 IBU uzyskane innego rodzaju chmielu. Jeżeli chcemy zrobić bardzo goryczkowe piwo, to niestety chmielu o niskiej zawartości alfa kwasów bez umiaru, ponieważ w ten sposób mogą pojawić się garniki, czyli efekt sięgania, nieprzyjemna goryczka, żółtka. Lepiej poszukać takiego, który jest bardzo efektywny, albo wręcz już w tych takich hardkorowych przypadkach dodać ekstrakt chmielowy, który jest wbrew pozorom bezpieczniejszy. Chmielanie to
też możliwość naprawdę pojęcia w różnoraki sposób na niego. Mówimy na goryszki. Jeszcze wracam do goryszki i jakości, to długość gotowania z chmielem też ma znaczenie. 60 minut to jest powiedzmy od piwu. Jeżeli chcemy bardzo goryszko do piwu uzyskać, możemy wydłużyć troszkę ten czas gotowania, ale też bez przesady. Bez przesady, bez przeczekania tego nieskończoność. No i klient podaje oczywiście smak aroma. Na smak, jak wiecie albo nie wiecie, chmielimy podczas gotowania na 30, na 15, na 10 minut. Na aromat te ostatnie latki chmielu na 5, flame out, po flame outie do Ripula. No i oczywiście na zimno. Dodając chmiel na zimno, to też nie jest tak, że jak go nasypiemy tam bez umiaru, to uzyskamy nie wiadomo jak aromatyczne piwo, bo też tak nie działa. Chmiel na zimno, warto pamiętać o tym, oddaje swój aromat w wyższej temperaturze. Jeżeli sypiemy chmiel na zimno i stosujemy piwo do lodówki, no to może się nam zamierzony efekt nie udać. No ale chmiel to jest... tu jeszcze o IBU. IBU można policzyć. Można policzyć na co najmniej trzy różne sposoby. Raczej na kartce nikt tego nie będzie robić, a jeżeli może nam kilka przykładów narzędzi. Ale w skrócie o metodach, tak? To są dwie najpopularniejsze metody. Według Vincenta i Ricky Rager. Każda z nich jest oparta na innych założeniach. I w każdej otrzymamy inny wynik, który jest prawdziwy. Nie wiem. Warto zauważyć, że Vincent wziął pod uwagę ekstrakt, czyli utylizację. Wziął pod uwagę to, że w brzestce o wyższej gęstości chmiel się słabiej utylizuje. Czyli jakby numeryzacja zapasów jest mniej skuteczna. Dlatego jeżeli chcemy policzyć, ile tego piwo wczuwalnego będziemy mieli, piwie o wysokim ekstrakcie, lepiej użyć metody Vincenta. Ale generalnie to warto mieć na uwadze głównie to, jaką chcemy w goryszkę osiągnąć odczuwalną, tą, którą będziemy odbierać w naszych próbkach smakowych, a nie tą, która jest na papierze. No i przykłady. W mnie to jest tylko jedna z przykład, którą możemy dodać do piwa. Jak sami wiecie, wystarczy się tutaj przejść po różnych stanowiskach i zobaczyć, że do piwa dodaje się różne rzeczy. A jeszcze piwo dodać dwa tygodnie temu na Big Mames, gdzie były piwa z miętą, z kromką, gumą, z kukryczkami, czyli z czekoladą i nie wiem, czy tam jeszcze. I możemy zrobić piwo, z czym nam się podoba. Tylko należy mieć na uwadze, co chcemy osiągnąć, bo sypując wielu różnych przypraw naraz, bez przemyślenia, otrzymamy to samo, co cypując wiele różnych przypraw bez przemyślenia do zupy, czyli albo genialną zupę, albo coś niegenialnego. Ja ostatnio zrobiłem błąd, znaczy błąd, syrena. Dodałem do piwa szałkę. Mając na uwadze z tyłu głowy, że herbatka szałki jest taka przyjemna, ziołowa. Nie jest jakaś gorzka szczególnie. Szałkę dodała na zimno, ilość trochę za dużej. Podbiła niesamowicie goryczkę. Piwo wyszło jak syrop na kaszę, tak intensywnie. Dlatego chciałbym was ostrzec trochę, że jeżeli chcecie dodać jakąś sprawę, to najlepiej tak przyjąć od jednej, dwóch, o małych ilości i w kolejnych barkach zmniejszać proporcje,
czy może mieć jakiś tam zamierzony efekt. Przykład, tak jak mówię, że to jest nieskończone w zasadzie i z każdym z nich możemy zrobić piwo. Możemy zrobić piwo z owocami, możemy zrobić piwo z ziołami, możemy zrobić piwo z warzywami, z marchewką, gdzie są już piwo z marchewką, który taki projekt. Możemy piwo zrobić z rodnikami, nie wiem, no co przyjdzie do głowy, papieżki, chili, czekolada, kawa, co jeszcze tutaj nie wiem, wszystko. I każda z tych przypraw jest specyficzna i dodana na różnych etapach produkcji piwa, też może dać różne efekty. Kawa dodana w postaci zmielonej, na przykład do koniec gotowania, to zupełnie inny efekt niż ta sama kawa, niezmielona, dodana na przykład do fermentacji cichej. Będą dwa totalnie różne efekty, który lepszy, no nie chcę oceniać, natomiast jeżeli chcecie na przykład zrobić piwo kawowe, które będzie właśnie takie jak parzona kawa, to bliski efekt osiągniecie oczywiście dodając piwo do gotowania. Natomiast kawa dodana na zimno, da nam aromat kawy niezaparzonej, takiej świeżo otwartej paczki kawy, to jest jeszcze inny. No i właśnie, tylko tyle chciałbym zapamiętać, że przyprawy potrafią kombinować. Piwa świąteczne, kiedyś Tomek Rogaczewski z pracowni opowiadał o konkursie mikołajkowym, gdzie była właśnie kategoria piwo świąteczne, no to już po trzecim piwie pomyślał, że płody zaczną wypadać, bo były tak fenolowe, tak już dzikowe piwa. Normalnie dawny gabinet dystyczny. Rozdzi w piwie dodane na zimno, znowu może dać fajny efekt. Do gotowania nie polecam. No i te małe robaki, które robią całą robotę. To był drożdży szczepu. I usłużenie się nim ma kolosalny wpływ na to, jaki osiągniemy efekt. Mamy drożdże jakby inaczej. Chcemy zrobić piwo neutralne, jeżeli chodzi o wpływ drożdży. Poszukujmy szczepu, który ma taki efekt. Zapoznajmy się z jego charakterystyką. Bo drożdże, nie wiem, w 0,5 w niskich temperaturach fermentacji w dolnym zakresie dadzą nam fajny profil, fajny rzeczywiście czysty profil piwa. W górnym estry, to właśnie też takie nie ciekawe. Z kolei dłuższe drożdże, nie wiem, bliskie, dominujące, potrafią nam piwie, które miało być czyste, zrobić się zły bałagan. Druga sprawa to ilość drożdży. Drożdże muszą być zadane w właściwej ilości. Piwa przemysznych, żeby osiągnąć efekt bananów, stosuje się tak zwane underpitching, tak? Czyli drożdże się dodaje w niższej temperaturze niż poniżej progu kickstartu i nieco mniej. One się wtedy trochę stresują, kolokwialnie mówiąc, strają moralami. Tak samo w drugą stronę, jeżeli przesadzimy czasem z ilością drożdży, bo wydaje się, piwowarowi wydaje się, a lepiej dać więcej niż mniej. A to też jest błąd, który już też kiedyś popełniłem, za dużo drożdży może spowodować to, że nie zapanujemy na tą pierwszą fazę fermentacji, piwo nam tak wystartuje, temperatura tak pójdzie do góry, że pojawią się akcenty z kruszelnika, a jest wtedy rzeczy, które byśmy nie chcieli w piwie. Drożdże wpływają na klarowność piwa. To jest taki parametr, który się nazywa klokulacja, czyli mówi nam to, jak te drożdże się zachowują, tak? Czyli czy po skończonej robocie zbijają się, nie padają na dno, czy jednak sobie wypływa z całej objętości. Jeżeli zależy nam na zrobieniu piwa, nie wiem, na konkurs, czy jakiegoś, które się uchwalić super klarownością, zadbajmy o szczep drożdży, który jednak dobrze produkuje, bo inaczej może być problem. Drożdże to też tolerancja na alkohol.
każdy szef ma jakąś tolerancję, szczególnie przy piwach ekstremalnie mocnych, ma to duże znaczenie, żeby wybrać po pierwsze szef drożdży, który mu ciągnie jaką ilość alkoholu, czy tej ilości alkoholu, a po drugie zapewnić taką ilość drożdży, która będzie potrafiła ten potężny pani przerobić na alkohol. Jeżeli fermentacja nam utknie ze względu na małą ilość drożdży, no to wstępnie, tak? Bo piwo będzie niefermentowane, słodkie, później w którymś momencie buda kawna może ruszyć na fermentację na nowo, zrobić granaty, no to nieprzyjemne rzeczy. Drożdże to właśnie tak jak na przykładzie tego Hefeweizena, który właśnie chcielibyśmy mieć banany, dość dziki, te takie klasyczne nuty hajzmowe. To jest efekt pracy drożdży, poprawnej pracy drożdży. Piwa belgijskie też nie dojdą bez odpowiedniego światu drożdży. Czy to pewole, czy to przyprawowość, czy też właśnie chęć produkcji estru w wyższych temperaturach. No bez odpowiedniego szczepu drożdży nie uważamy dobrego lewa, nie fermentujemy dobrego lewa. Powolutku przechodzimy do procesu. Podczas zacierania, tak jak mówiłem na wstępie, produkujemy rzeczkę. Produkujemy surowiec do fermentacji, ale też próbujemy fermentowane. Poszczególne przerwy pozwalają na uzyskanie określonego efektu. Jeżeli chcemy mieć piwo wytrawne, głęboko dofermentowane, to zaplanujmy przerwę w zakresie 63-65 stopni. W tym zakresie powstaje więcej cukrów fermentowanych. Jeżeli piwo ma być pełne, słodowe, słodkie, to przejdźmy, zróbmy krótką przerwę suszającą i przejdźmy od razu szybko do 72 do przerwy eksperymentującej, kiedy właśnie powstają dekstrymy cukry fermentowane. Przerwa białkowa 52 stopnie. To jest często pomijane. Mówi się, że nie jest potrzebna, natomiast co ona daje? 52 stopnie to składają się białka. Białka są niezbędne dla poznania trwałej piany. Trzeba z tym uważać, ale z drugiej strony, jeżeli zrobimy krótką przerwę białkową, to zostawiamy klarowniejsze piwo. Czy jest sens o to walczyć i ryzykować? No moim zdaniem jest sens. Krótka przerwa białkowa naprawdę potrafi super wpłynąć na przełom, na później na finalny produkt, na jego klarowność. Przerwa ferulinkowa 44 stopnie. Powstaje kwas ferulinkowy, który później pozwala uzyskać aromat gorzyczkowy w hajcenie. Trudny temat. Są piwowarzy, którzy mówią, że tak, przerwa ferulinkowa daje również super efekt. Ja znowu twierdzę, że nigdy nic jakby tam nie wniosła szczególnego. Piwa bez przerwy ferulinkowej i hajceny wychodziłyby lepsze. Jest jeszcze przerwa zakwaszająca 32 stopnia. Można zrobić po to, jeżeli chcemy wstępnie zakwasić zacier, albo żeby uzyskać odpowiednie pH, albo to raczej pomijalne jest, obecne słowo są bardzo pamiętne, ale jeżeli chcemy jakieś tam lekko zakwaszone piwo, możemy spróbować zakwasić zacier. Nie wiem, czy warto zachodu, bo myślę, że zakwaszenie można uzyskać lepiej innymi sposobami. No jak już zatrzemy, przefiltrujemy, no filtrację, wysładzanie, nie będę tutaj się rozpowiadać, bo to są elementy, które oczywiście poprawna filtracja wpływa na wydajność, niepoprawna może wygenerować pewne wady, ale zasadniczo na piwo, na efekt końcowy nie ma jakiegoś wielkiego tutaj wpływu. Natomiast zasadniczy wpływ na piwo końcowe ma fermentację. Ułożenie receptury to jest tylko jeden krok, najprostszy w zasadzie krok. Bo kontrola procesu fermentacji i panowanie nad nim da nam zamierzony efekt. Jeżeli nie będziemy panować nad tym, co dzieje się w fermentorze, pozwolimy drożdżom pracować swobodnie i jak chcą,
no to czarnyfryzji. Możesz okazać, że właśnie wyodminowaliśmy tę brodę, a gdzieś skoczyła, powstały jakieś nieprzyjemne związki, które możemy dać do paznokci. I cały ten wkład, który był myślany planą, może się nie udać. No i tak jak mówiłem wcześniej, drożdże, poszczególne szczepy drożdży w różnych temperaturach produkują różne te produkty uboczne, czyli estry, puzdle, cebole. Wprowadzenie fermentacji danego szczepu drożdży odpowiednie da nam tylko zamierzonego. Narzędzia piwowarne? Co to jest? Dobra. Narzędzia piwowarne. Piwo oczywiście można traktować w ten sposób. Jak to się z kartorem, to można sobie policzyć ile surowca, na ile litrów rzeczki i był według wzoru Kicerta. No, ale są lepsze rzeczy. Prawdziwe narzędzia piwowarne wyglądają tak. To jest wielu zdro. Program, który to może nie wyglądać zechaniczny, tego używam od dawna, dawna. Przyzwyczaiłem się do niego, jest anglojęzyczny. Jedno z wielu narzędzi, bardzo kompleksowe, brakuje troszkę z polskich surowców, które dostaną do nas. Trzeba ich sobie rocznie gdzieś tam spotykać, ale jest spoko. Oprócz tego Bill Smith. Bill Pro. Ale właśnie chciałem powiedzieć też o innych. Jest Bill Smith, jest narzędzie online Brunes.com. To jest polski projekt, całkiem ciekawie rokujący. To jest Brutal. Brutal.com też bardzo rozwinięty, chyba tylko po angielsku. Jeszcze kilka innych. Brutarget, taki open source'owy program, bo ten jest płatny. Jakieś tam 25 dolarów. Brutarget, open source'owy, brzydki niesamowicie, ale no też ten daje. No, co takim narzędziu mamy? Mamy magazyn surowców z ich parametrami. Mamy style opisane z widełkami. Tak tu nie widać, teraz będzie widoczne na tym slajdzie. I wizujemy założenia, ile brzeszki, o jakim ekstrakcie, o jakim kolorze chcemy uzyskać, ile nam oparuje mniej więcej, jakie jest efektywne zacierania, jakie jest fermentowanie. I bardzo ładnie, kilka minut naprawdę można sobie wyczytać recepturę. Tutaj obiecane te dwa przykłady. Piw, które ostatnio robiłem. Nie wiem, czy to widać dobrze? Pewnie nie wiem, widać. Piwo pierwsze, Imperial IPA, które szykowałem na pewno Szczecińskiej Ligi Piwowarów. Założenia były takie. Piwo ma mieć 19 palików i ma być jasne, lekkie w odbiorze, czyste na profil w miarę czysty i ekstremalnie chmielowe. I w goryczce, i w smaku, i w aromacie. Po pierwsze, zatem zdecydowałem, że tam food, pale ale, to takie miałem, wystarczająco jasny, nie zależało mi na jakiejś super słonkowej barwie tego piwa. Następnie, waga, 7 kg. 700 gram słodu pszenicznego, głównie dla polepszenia piany. Ja mam tak, że do każdego w zasadzie piwa dodaję proteinę słodu pszenicznego. Ktoś mi sprawdza, piana zwykle jest super. I cukier. Cukier stołowy, biały, buraczany, pół kilograma dla pokrycia ekstraktu, dla lepszego fermentowania, dla uzyskania właśnie tej założonej lekkości piwa. Cukier apel, to jeszcze 250 gram, delikatny karmel, ale tylko naprawdę symboliczny. Chmielenie. No niestety nie miałem chmielu o wyższych wartościach alfa-kwasów, więc użyłem magnum. I to trochę się boję tak. Dodawałem 90 minut. Na początek dałem tylko 15 gram, bojąc się o to, żeby uzyskać tej goliczki szowskiej, garnikowej od długiego gotowania zielska. Dopiero później na 60 minut dodałem większą porcję chmielu goryczkowego. No i żeby uzyskać tą kompleksowość, czy ten pogarty efekt chmielowy, dodawałem różne chmiele w różnych momentach, tak? Czyli mamy Simco na 45 minut, Simco na 30 minut, Sim
go i kasket na flameout i później jeszcze trzy razy do cichej fermentacji po dwa rodzaje chmielu, też w różnych, na różnych etapach. Ten piwo dałem fermentować jeszcze dłużej ze względu na bali, czyli fermentowało 10 minut na burzliwej. Dopiero gdzieś tam po drodze dodałem ten cukier, to też po to, żeby po początku drożdży nie stresować. Więc on gdzieś wylądował do trzeciej dniu fermentacji i wtedy chyba pierwsza partia chmielu, później jeszcze na 5, na 3 albo 4 ostatnie dni. To, co jeszcze nie było widać na poprzednim slajdzie, tu są też fajne rzeczy, widełki określające styl. Zielone kropki znaczą, że super piwo mieści się z tyłu. I na samym dole schemat zacierania. Tak jak powiedziałem, piwo założenie miało być poprawne, więc bardzo długa przerwa sprzyjająca. Przerwy białkowej w zasadzie nie było, ale zrobiłem taki patent, że wyładałem słody w tych 50 stopniach i po powolutku podnosiłem temperaturę, żeby przez tą przerwę białkową jakoś tam płynnie przejść. Ale nie zaczynam. Czyli sprzyjająca bardzo długa godzinę, eksplodująca symboliczną 15 minut. Efekt. Nie mam pojęcia, piwo w tych butelkach. Pachniało zajebiście. I drugi przykład piwa zrobionego, no to już całkiem ostatnie piwo, jeszcze fermentuje. Belgijski Saison. Specyficzne piwo, które lubi wysoką temperaturę fermentacji. Czyli dużo estrów, może być nawet lekko alkoholowe. To jest jeszcze w stylu. Kolor miał równiejsze znaczenie, nie wyszedł był taki jasny. Po prostu nie przyłożyłem jakby wagi do koloru, natomiast cud bakowy, pilzeński, droga Monacha dla zwiększenia kompleksowości piwa i dodania mu pełni, bo sejzony są generalnie przez fermentację wysokich temperaturach mogą być bardzo wybrane, ażeby nie była aż tak droga Monacha. Podobnie poprzednio dla miany półki oceanicznego i karabel. Troszkę do przyciemnienia koloru, trochę dla wydania kompleksowości. Chmielenie tutaj miało już drugorzędne znaczenie. Na doryczkę dodałem czeski witel. Na smak, delikatnie na aromat Goldings, Rybiński i Haletau Mittelkuchy. A żeby było ciekawiej, to jeszcze planuję podczas tej prezentacji dodać troszkę kawy cytrynowej, żeby dodać tą piwą takiej rzeźkości, lekkości i ciekawego aromatu. Ale też nie przesadzając, no bo chciałbym je wysłać na konkurs do żywca, ale jak przegnę, to sędziowie powiedzą, no dobre piwo, to nie wstydu. Fermentacja. Podobnie jak poprzednio, białkowa, króciutka 5 minut, długa, sprzyjająca, by uzyskać właśnie stopień wyprawności, krótka, ekscytująca, podobny schemat bardzo jak przy Imperial IPA. No i w zasadzie też podobny, taki raczej wydawny efekt końcowy chciałbym uzyskać. No i dobra, ja dziękuję za uwagę. Nie, mam nadzieję, że zachęciłem Was do tego, żeby pracować nad własnymi recepturami. Na koniec jeszcze rzecz taka chyba kluczowa. Żeby osiągnąć super efekt, nie wystarczy zrobić jednej warki. Bo oczywiście można za pierwszym razem osiągnąć wybitne piwo, ale nigdy nie wiem, czy to przypadek, czy rzeczywiście ta receptura działa, więc kluczem do uzyskania jakiegoś super efektu jest powtarzanie, delikatne zmiany, jeżeli trzeba, i dochodzenie do tego ideału. Dziękuję bardzo.